Witajcie na kanale Serce Kobiety. Dzisiejszy film będzie poświęcony kolejnej emocji, a mianowicie będziemy mówić dzisiaj o smutku. Jedna z naszych podstawowych emocji, którą mam takie wrażenie, tak jak sobie oglądam, obserwuję siebie, ale również innych wokół mnie i tak w takiej dalszej perspektywie, mam takie wrażenie, że gdzieś umyka nam ta emocja. Że to czuć smutek, być smutnym jest, no takie nie, co to smutna jesteś, nie? Co to w ogóle, co się z tobą dzieje, bo jesteś smutna? No i tak popatrzcie sobie, proszę, w własnym środowisku, jak to z tym smutkiem jest u was. Jak jest ze smutkiem u was w domu, czy wolno się smucić? Czy nie wolno? Kiedy pojawia się smutek? Ja podam tutaj może taki trop, który gdzieś tam też zauważyłam, że funkcjonuje. Pierwszy, kiedy straciłeś kogoś ważnego, kogoś bliskiego, nawet może to być zwierzę, to masz prawo do tego, żeby się tak poczuć, żeby być smutnym. Drugi motyw to jest choroba. Tak wiecie, jak masz depresję, to cię rozumiem, tak, to jest smutek, nie? To jest przygnębienie, smutek i tak dalej. Ale uwaga, bo to wtedy jesteś chory, nie? Albo masz jakąś inną chorobę, to jest wtedy, wiecie, takie, to jest takie uprawomocnione, tak? Że to można wtedy czuć smutek. Rodzina też może być smutna, może być przygnębiona i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak na co dzień, kiedy spotykacie osobę, która jest smutna w waszym środowisku i nie straciła nikogo, nie zawalił jej się dach na głowę, tam nie wiem, nie przeżyła jakiejś ogromnej straty, ani nie jest chora, to czy macie przyzwolenie na to, żeby ktoś, kto jest w waszym towarzystwie, był po prostu smutny? No i to jest takie pytanie, nie? Zawieszam to w przestrzeni. Ja mam takie wrażenie, że jednak jest bardzo małe przyzwolenie na to, żeby czuć tą emocję. A ona jest bardzo ważna, ponieważ, a coś mi tutaj lata, ponieważ właśnie wyraża nasze widzenie rzeczywistości, że faktycznie czegoś mi brakuje, nie mam czegoś ważnego, przykro mi z tego powodu, smutno mi jest. I to jest, to poczuć ten smutek, coś straciłam, ale wiecie, to nie musi być strata typu takiego rzędu, że nie wiadomo co tam. To na co dzień mamy różne małe straty. Gdzieś ci się nie uda, czegoś nie załatwisz, coś ci się nie powiedzie. No i gdzie wtedy czujesz smutek? Nie? Gdzie jest ten smutek? W którym miejscu? I znowu, tak jak przy złości, gdzie ten smutek jest w twoim ciele? Kolejne pytanie będzie się tutaj takie nasuwało odnośnie płaczu, tak? Czy dajesz sobie pozwolenie na to, żeby czasem popłakać po prostu? Możesz, masz w sobie takie pozwolenie na to, żeby płakać, żeby coś opłakać, coś odeszło na przykład. Smutek może się pojawić naturalnie w wyniku jakichś zmian. Przeprowadzasz się, albo już się przeprowadziłaś, albo zmieniasz pracę, albo coś się zmienia. Może się pojawić smutek po tym właśnie, co odeszło. Z czym już na przykład nie mam kontaktu. Idźcie sobie tym tropem po prostu. Sprawdźcie sobie, czy macie w sobie pozwolenie na to, żeby ten smutek czasem się w was pojawił? I jak wy odbieracie smutek też? Czy może być, czy się boicie smutku? Może być takie przekonanie, że jak sobie dam przyzwolenie na poczucie smutku, to mnie zaleje. O, to też jest takie, nie? Też się może coś takiego pojawić. Że ja ten mój smutek muszę trzymać tak bardzo mocno, bo jak nie, ja to puszczę. Bardzo też częsty motyw u kobiet. Jak zacznę płakać, to nie przestanę. To jeżeli coś takiego się w was pojawia, to znaczy, że to tam trzeba tego dotknąć. Trzeba tego dotknąć, bo tam coś czeka do rozpakowania i do odkrycia. I jeszcze na koniec taki obrazek, słuchajcie, wyobraźcie sobie, jak macie do czynienia z dziećmi, tak? Macie dzieci, macie w domu dzieci, albo nie wiem, pracujecie z dziećmi, no, widzicie jakieś dzieciaki, nie? Szczególnie te małe. Wyobraźcie sobie, że zabieracie im smutek. Że zabieracie takiemu żywemu dziecku jego smutek. Co się z takim... Jak takie dziecko będzie się zachowywało? A najlepiej wyobrazić sobie jeszcze
troszeczkę podkręćmy to, tą sytuację. W miejsce, kiedy to dziecko miałoby odczuwać smutek, nie wymazujemy tego miejsca, tylko, nie wiem, robimy taką stopklatkę, ja już kiedyś mówiłam o tych stopklatkach, nie? Robimy taką pauzę i ta pauza trwa tyle, ile ten smutek miałby trwać u tego dziecka. To ćwiczenie jest, wiecie, ma pokazać, że wycinając sobie smutek z życia, wycinamy sobie bardzo ważną część. O tym jest dzisiaj ten filmik. Jakby to jest najważniejsze przesłanie, najważniejsza myśl tego dzisiejszego filmu. Kiedy nie pozwalasz sobie na smutek, odcinasz sobie bardzo ważną część swojego ja. Jedyna myśl, którą możesz sobie stąd wziąć, to jest to, czy zabierasz sobie, zamrażasz sobie, zamykasz sobie, odcinasz sobie jakąś część, która jest dla ciebie niezbędna, która jest dla ciebie bardzo ważna i jest tobie niezbędna. O tym to jest. I w następnym filmie będziemy przyglądać się temu, jak przeżywamy smutek i jak pozwalamy sobie na dopuszczenie w ogóle smutku do swojego życia i właśnie o tych obawach. Jak zacznę się smucić, to nie przestanę. To ja już dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa!